Święta zbliżają się coraz większymi krokami, zatem trzeba się do nich dobrze przygotować, nie tylko w kwestii dekoracji, ale przede wszystkim kulinarnie. Bo tak każe tradycja. Dzisiaj zapraszamy na paszteciki soczewicowo-grzybowe, których podstawą jest pasztet soczewicowy, na który przepis znajdziecie tutaj. Dlatego na święta my zawsze przygotowujemy go więcej, bo część trafi do foremek jako pasztet, a część do nadzienia, do pasztecików. I tutaj mamy przygotowane takie trzy mąki. Jedna da nam delikatność, to jest mąka z ciecierzycy. Jeżeli dostaniecie, możecie kupić sobie mąkę łubinową. I ona też ma takie podobne właściwości. Mamy mąkę ryżową, która genialnie nadaje się do kruchych ciast. I tutaj trochę gryczanej, która spowoduje, że to się wszystko ładnie ulepi. Żeby się lepiło jeszcze lepiej, dosypujemy siemienia. Jak to w naszej kuchni zawsze bywa, zamiast jajka dosypujemy siemienia lnianego, mielonego. Następnie dodajemy czegoś, co podniesie nasze ciasto, czyli w tym wypadku będzie to soda. No i trochę soli, bo paszteciki nie mogą być jałowe. Jest to kamienna sól, którą wcześniej zmiksowaliśmy, żeby lepiej się rozpuściła. I teraz mieszamy wszystkie suche składniki. Najlepiej zrobić to ręką. W tym samym czasie zalewamy grzyby odrobiną wody, wstawiamy palnik i gotujemy tak długo, aż zmiękną. Oj, nie tak za długo. Chodzi o to, żeby tylko grzyby zmiękły, żeby można je było pokroić i dodać do nadzienia. Musimy pamiętać, że tej wody musi być naprawdę minimum, żeby ona się wgotowała w grzyby, abyśmy jej później nie musieli odlewać, ponieważ wylejemy cały aromat do zlewu. Wracając do ciasta na paszteciki, mąkę trzeba najpierw potłuścić. Taka jest zasada. Widziałem, że on tak tutaj mieszasz i mieszasz na sucho. Mieszam i mieszam na sucho, dzięki temu jest trochę napowietrzona, będą delikatniejsze i lżejsze. A teraz wlewamy olej i tak jak na wszelkie kruche ciasta i na tarty, po prostu najpierw mieszamy, a później rozcieramy mąkę w palcach. Cała mąka musi być tłusta, dzięki temu później ciasto, jak je zlepimy, będzie kruche. Gdybyśmy tutaj zakłócili odpowiednią kolejność, paszteciki po prostu mogłyby być twarde. Robi się takie trochę zacierki i już widzimy, że tutaj nie ma suchej mąki bez tłuszczu. Zaglądamy do grzybków. I widać, że woda już się wgotowała. I teraz to się miesza, czekamy. Już trzeba dodać wodę. W tym momencie ciasto zrobi się bardzo rzadkie, ale o to nam chodzi, dlatego bo przede wszystkim siemię lniane, które tu się znajduje, musi wchłonąć tą całą wodę, która jest i sprawić, że ciasto będzie klejące. O, już w tej chwili widać, jak fajnie woda jest wchłaniana. Robi się już coraz twardsze. I zostawiamy ciasto na 5-10 minut, aż woda się całkowicie wchłonie. W tym czasie myjemy łapki i troszkę sprzątamy. Pasztet odstawiamy na bok, wyjmujemy ugotowane grzyby i będziemy je kroić. Na dnie zostały ze dwie łyżki cudownie pachnącej grzybami wody, ale one się przydadzą, ponieważ pasztet jest dosyć suchy, nadzienie może być bardziej wilgotne. Wkładamy więc pasztet do tej wody, rozgniatamy, mieszamy. I dodajemy do pasztetu pokrojone grzybki. Hola, hola, trzeba je najpierw pokroić. Siekamy je naprawdę na drobno, aby te kawałki były delikatnie wyczuwalne i żeby... Żeby było sprawiedliwie, bo tak naprawdę każdy z nas chciałby trafić na kawałek pasztecika z większym kawałkiem grzyba, a tak to będzie sprawiedliwie. No dobrze, farsz gotowy, ciasto swoje odczekało, wchłonęło wody. Wilgoć, czas tak. Rolować paszteciki. Czas najpierw rozwałkować lekko ciasto. I w tym celu my używamy stolnicę taką silikonową, ponieważ do niej nie lepi się ciasto i troszeczkę ją zwilżamy olejem, żeby mieć pewność, że na pewno ciasto nie przylgnie, a oprócz tego ciasto będzie fajnie od spodu natłuszczone. Teraz jak mamy takie wytłuszczone ręce, to po prostu ciasto nie będzie się do rąk lepiło. I formujemy placek. Tym razem nie użyjemy wałka. Nie ma potrzeby, ponieważ w tej chwili ciasto jest delikatne i miękkie. Odejmę tutaj kawałeczek ciasta. To jest taka resztka, która nam na przykład jak zostanie i będziemy chcieli zrobić sobie grissini do barszczu, to możemy sobie tak w taki łatwy sposób zrolować. Takie oto paluchy. A ja zajmę się rozkładaniem ciasta. Robimy prostokąt. Teraz bierzemy nadzienie i całość nadzienia wykładamy na środek wzdłuż dłuższego boku.
A ja w tym czasie przygotuję piekarnik. Włączamy go na połowę jego wielkości, nastawiamy na 180 stopni. Skorzystanie z połowy piekarnika pomoże oszczędzić nam czas i energię. Zawijamy ciasto na nadzienie, leciusieńko je dociskamy do nadzienia, smarujemy powierzchu olejem, posypujemy ciasto kminkiem powierzchu i troszkę przyklepujemy. A nawet nie troszkę, ponieważ ten kminek lubi odchodzić. Jeśli robimy grissini, możemy zrobić z drugiej strony. Zrolować. Posypujemy matę i wrolowujemy kminek w paluchy. Kminek i soczewica bardzo się lubią, więc myślę, że na pewno będzie smaczne. I teraz bierzemy noża i kroimy rolatkę na paszteciki. Oczywiście na silikonowej macie robimy to drugą stroną noża, żeby mata nie była jednorazowa. Gdyż nasze noże są naprawdę wyjątkowo ostre. Układamy na papierze do pieczenia. Na koniec jeszcze dwa paluszki i całość wstawiamy do piekarnika. Pieczemy tak długo, aż się upiecze i będzie chrupiące. Czyli 40 minut na 180 stopni na termoobiegu. Paszteciki gotowe, piekarnik nas zawołał, muszę jeszcze chwilę przestygnąć i dopiero zabierzemy się za jedzeniem. I tak w ten sposób wprowadzamy nastrój świąt. Będziemy się tak nastrajać z tygodnia na tydzień, a później przyjdzie nowy rok. Myślę, że tak. Smacznego i na zdrowie. Widzimy się za tydzień. Proszę. Jeśli Wam się podobało i chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach oraz produktach bezglutenowej kuchni wegańskiej naszej pracowni kulinarnej. A jeżeli jesteście miłośnikami książek kucharskich, zapraszamy do lektury naszej najnowszej. Książka Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej oczywiście znajdziecie w naszym sklepie internetowym. A jeżeli głód dopadnie Was na mieście, zapraszamy do naszych food trucków. Oczywiście informacje o tym, gdzie aktualnie się znajdują i o tym, co w nich można zjeść, znajdziecie na profilu Atelier Smaku na Facebooku. Idealny do świątecznego barszczu.